Kochani, chcę was sprowokować. Możliwe, że mi się to uda. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że kocham Kasię. Kocham Kasię nad życie i dlatego, że kocham Kasię nad życie, biorę ślub z Zosią i jestem z Zosią przez długie, długie lata w związku, cały czas kochając Kasię. Czy to ma sens? Z mojego punktu widzenia nie. Ale wyobraźcie sobie odwrotną sytuację, że na przykład kocham Kasię i z miłości do Kasi robię dziecko, bo ja kocham Kasię. Czyli potem przez całe życie powtarzam, że kocham dzieci, a tak naprawdę to ja tych dzieci nie kocham, tylko kocham Kasię. Zastanówcie się, jak często słyszycie, że ktoś mówi, że kocha dzieci, a tak naprawdę te dzieci to nie zrobił z miłości do dzieci, tylko zrobił z miłości do kogoś zupełnie innego. Czyli ludzie mają tendencję, z mojego punktu widzenia, największe błędy życiowe tłumaczyć przy użyciu miłości. Czy zauważyliście, czy może boicie się zauważyć, że wy też jesteście błędem miłości?